A wy z tej strony Patty, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj sprawdzimy sobie wszystkie konta, które rozdawałam na live'ach, na które robiłam bitwę. A tak jeszcze przed dalszą częścią odcinka chciałabym was prosić o zadawanie pytania na odcinek 3, bo będę nagrywała. Już tu jest kilka pytań, nawet napisałam ogłoszenie, więc jakbyście chcieli, to polecam wbić na naszego cudownego Discorda Alpaczek Patty i napisać mi kilka pytań. Jak uzbiera się jakoś w miarę dużo, to będę nagrywała odcinek. Więc tak, pierwszym kontem było chyba Realvi. Także zobaczymy sobie to konto. I to konto, z tego co widzę, ma VIP-a i ma 26 poziom aż. Wow. I wygrała to osoba, która ma nawet kanał Szczur. Pozdrawiam, Szczurek. Wydaje mi się, że to konto jest nawet w miarę aktywne, chociaż no. Nie wiem, jak siedzicie na live'ach Szczurka, to możecie powiedzieć, czy siedzi na tym koncie, ale wydaje mi się, że chyba tak. Nie mam pojęcia w sumie. Zobaczymy księgę gości, może coś tu jest. Nie ma? Dobra, weszłam jeszcze raz, nieważne, w to ładowanie. No, na razie co tutaj widzę, to ludzie się spinają o to, że kradnie ponoć luki, ale no, ja tam nie wiem. No tutaj na przykład pisze, że jest uczciwa, że ma ładną twarz. Ja nie wiem, naprawdę. Chociaż powiem wam, że przez jakiś czas też nie lubiłam, jak ktoś po prostu kopiował moje luki, ale moim zdaniem, jak ktoś chce od ciebie kopiować luk, to oznacza, że w sumie nawet jest bardzo ładny. Ja na przykład mówię, żeby ktoś sobie coś zmieniał, albo żeby po prostu dał moje cudowne prawa autorskie. Ale jakoś nie miałabym z tym problemu, jakby ktoś kopiował mojego luka, raczej bym się pośmiała po prostu. Dobra, następne konto, które znalazłam, to jest chyba Adelaer, ale nie jestem pewna. Tak mi się wydaje, bo ja raz albo pytałam ludzi o nazwy na konto, albo raz sama tworzyłam, ale wydaje mi się, że tutaj chyba widzowie podali tą nazwę, chociaż nie wiem. Dalej jest chyba twarz, którą stworzyłam, jest hashtag AP, więc dam ci grafkę i może coś z listy, jak tam masz. Z tego co widzę, są jakieś luki tworzone. O, jest nawet mój luk. Księga gości chyba jest znowu pusta, chociaż nie wiem, może znowu mam błąd. Nie, księga gości jest pusta. A więc kolejne konto jest w sumie nawet w miarę aktywne. Następne konto chyba też nie jest moja nazwa, w sensie nie ja wymyślałam, Artistic. Ostatnie logowanie 11 listopada. To konto jest takie stare? Chyba już nikt na tym koncie nie gra niestety. Może ma jakąś księgę gości. Chyba też nie ma. A luk ode mnie chyba został usunięty, z tego co mi się wydaje. Dobrze, następnym kontem jest konto Petris? Konto Matejka, ale z tego co widzę tutaj... No nic nie ma za bardzo. Jest tu stworzony luk od Destiviego. Nie wiem, czy to nie było konto, w którym chyba wszyscy mieli dosłownie do niego hasło i się mogli logować. Ja nie wiem, jak to się stało, jakby ludzie sobie pozmieniali hasła, a i tak można było na tym koncie cokolwiek robić. O, tu jest luk nawet ode mnie. Cudowny. Księgi gości takowej nie ma, więc no szkoda w sumie, bo bym przeczytała różne wpisy na temat tych kont. Tą nazwę akurat wydaje mi się, że ja tworzyłam, w sensie Risan. To raczej ja chyba tworzyłam i jest chyba jakiś świąteczny luk tutaj. To chyba ktoś się nie logował na to konto już niestety. Boże, ja nie lubię tej aplikacji, naprawdę. Czy zawsze musi coś zepsuć? Masakra, naprawdę, ta aplikacja mnie już wykańcza. Nie, no naprawdę, jeszcze się ładuje. I kolejna osobka nie ma nic w liście życzeń i tak szczerze nie wiem, czy ktoś się na to konto logował, bo wydaje mi się, że aktywność jest dalej z grudnia. Natomiast księga gości, ciekawe kto wylosuje to konto. O, ciekawe, ciekawe. Nie wiem, kto wylosował, już nie pamiętam naprawdę. Ale dalej jest świąteczny luk, więc chyba nikt tu nie wchodzi niestety. Dobrze, następnym kontem jest Silien. I z tego co pamiętam, to konto nawet miało VIP-a. I tu nawet widać po twarzy, że miało VIP-a. Były tu nawet jakieś robione luki, właśnie z tego co widzę. Ktoś chyba coś tutaj się logował, coś robił, ale chyba wydaje mi się, że konto teraz jest takie opustoszałe. Subskrybujcie Patty. Ale słodko. Zobaczymy księgę gości, bo z tego co ta osoba dłużej grała, to wydaje mi się, że coś pewnie tam może mieć. Ale chyba niestety nie ma, bo skoro mi się załadowały luki, a księga gości nie, no to szkoda. A więc tak, to są takie w miarę konta, które pamiętałam, zapisywałam i miałam je w znajomych. Natomiast jak chcecie, to możemy zrobić drugą część z kont, które chyba mam dodane na Patty z bitw. Wydaje mi się, że ja wtedy robiłam więcej bitw, możemy sobie to zerknąć i zobaczyć. Natomiast z tych wszystkich kont wydaje mi się, że Realvi jest
po prostu najbardziej aktywna, nawet tam kupiła VIP-a na rok, także wow. Bardzo miło mi, że ktoś faktycznie gra na tym koncie z bitwy i no, to jest mega słodkie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i widzimy się w następnym odcinku. Bye!